to szybciej przeżywaj, bo już się nagrywa. Siema. Jesteśmy w naszej szklarni, w której jest jedyne 30 stopni. I nie wieje. Trochę wieje. No w każdym razie, witajcie w dzisiejszym filmie. Jak widzicie, w międzyczasie zdążyliśmy włożyć już szklarnię. Jakieś przebitki i coś tam na pewno się tu pojawi. Tak, wczoraj jeszcze udało nam się, znaczy mi udało się rozsadzić ogórki i przysadzić do ziemi lubin, ostróżkę i jeszcze parę innych rzeczy. Jak zdechnie, to zdechnie. Jeszcze część mam w rozsadnikach, a tutaj mamy w planach wybudować jakieś półeczki na rozsady i tutaj je trzymać potem. Oprócz tego posiałam jeszcze różne rzeczy, to też zobaczycie. Także tak. Misja numer jeden. Podnieś szklarnię przy użyciu takich oto desków. Ładnie pachną. To co? Jak to robimy? Tak. Piła jest potrzebna chyba. Tak. I a gdzie jest piła? Ręcznie je tniemy? Nie, tnijmy je, będzie szybciej, nie? Którą? Tą zieloną, twoją. To będzie bardzo nieładnie. To umrzemy ręcznie, no jak wolisz, no. Bo tamtej już nie ma, nie? Której? Tej dobrej. Nie. Która jeszcze? No, to chcemy podnieść tak, wiecie, żeby było do okna, równie z oknem. No i musimy je pociąć. Adrian mówi, że trzy deski odpowiadają tej wysokości, więc będziemy je łączyć jakoś. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze już było, jakby ona stała, bo mogłabym tu wreszcie przełożyć te rozsady z domu. Chociaż część dzisiaj chyba wysadzę do ogródka, ale zobaczymy, jak się wyrobimy czasowo. Mam nadzieję, że coś tam się uda ogarnąć i że ogarniemy resztę tą szklarnię, którą robimy już 3 lata. Podnieś. Dokąd podnieś ma? Położ. Równo. Równo z tym? No. No ale tak to no dobrze, nie. Poczekaj. Teraz jest ról. Ale pięknie wygięta w banana jest ta deska. Już widzę, że nam to wszystko wyjdzie perfekcyjnie. Jak każda deska, no. Którą kupiłeś? Ale czemu w banana? Czemu w obie strony? A nie, to jest. Ale z ciepło. Och, grzej słoneczko, grzej. Ja w międzyczasie wymalowałam 3 dechy. Jeszcze jedną muszę z drugiej strony pomalować. Ale ładną muchę tam namalowałaś. Sama tam siadła. No wypierdalaj, kurwa. I co dalej? Nie wiem, co dalej, jaki jest plan dalszy. Będziemy je skręcać. To dzisiaj zrobiliśmy też przegląd nasion. I przegląd tego, co chcemy jeszcze posiać. Zamknę drzwi tylko. Bo sąsiad coś różnie. No i jeszcze znaleźliśmy w trakcie przeprowadzki niektóre nasiona kwiatów jadalnych na przykład i rumianka. Więc tak, będziemy siać stokrotkę, aksamitkę, rumianek, słoneczniki, dzwonek ogrodowy, kobe, tutaj jest jakaś łąka, którą z miasta dostaliśmy, ostróżka, orlik, mieszanki roślin na rabatę w półcieniu, na kwiaty cięte, cynie jeszcze, chociaż już wysiałam, ale to siałam do tych tacek i to z tych tacek będę przesadzać, bo dzisiaj chcę jeszcze do tacek wrzucić dynię, cukinię, koper Adrian do ogródka, tutaj jest szpinak i jeszcze jest kukurydzy trochę, także dzisiaj jest co robić.
nastąpił sukces w hodowli. Widzicie, jaką małpę mam w klatce. Zobaczcie. Uszykowaliśmy tu fundament. Jest trochę wysoki. Adrian, pokaż, jak wysoko musisz nogę podnieść. Aż tak wysoko. A tu na przykład można sobie usiąść. Akurat między posadki. Można usiąść. I się schwycić. I nie upadniesz. I nie upadniesz. I zaczęliśmy nakładać szyby, także szyby. Dużo powiedziane. Co to jest? Plexi. To jest technologia NASA. No. I nakładamy to i potem będziemy... Pokażemy wam efekt. Martyna gubi od nosa. No i co? Nikt nie widzi. Ale możesz tu przybliżyć i pokazać, co tu zostało. To są kupione 3-5-metrowe najtańsze heblowane dechy w startaku. Jedna łata też heblowana. Koszt 67,30. I jakaś farba, która została mi z łóżka, ale będzie jeszcze jedna warstwa, nie? Tak, bo dzisiaj nie było sklepu. Jak dokupimy gdzieś. Na razie jest nieprzykręcone dość, bo nam szkoda elewacji. I tutaj też nie są skręcone ze sobą. Bo się zastanawiamy, czy tu dać tą łapę, czy po prostu tutaj jakiś amelinowy profil dać i tak je skręcić, ale to jeszcze pomyślimy. Może damy łatę, bo ją mamy, ale może też bym kupił ten amelinowy profil, bo bym go też dał na przykład tutaj i tutaj z tyłu, ale nie wiem. No, to składamy dalej. A tu jeszcze update rozsadowy. Tam z tyłu są te arbuzy, to one tak średnio powychodziły. Tu widzę, że w tej doniczce wyszły, głównie w tej pierwszej, w tej reszcie to średnio. Tutaj seler to nawet nie mówię, wyszły chwasty, a nie seler. Też to trzeba sprzątać, to może dzisiaj po południu. Tu ogórki już porozsadzane, jedna część, tutaj ta druga, ale tym drugim idzie gorzej, tej drugiej odmianie. Te delicious wyszły, a te to takie są. Mocno średnie. Tutaj kwiatki jeszcze. Paprykę muszę rozsadzić, tylko najgorsze jest to, że czasu braknie. Tu wszystko to kwiatki. Tutaj mam te zioła pokupione, one sobie rosną, ale trzymam je na razie w domu, bo było zimno, nie? Po prostu. I tutaj mam frezję. Frezje nie wyszły żadne w ogóle, ani w jednej doniczce, ani w drugiej wychodzą chwasty na razie. Natomiast jestem pod ogromnym wrażeniem tygrysówki, która wychodzi i to wychodzi zaskakująco szybko i zaskakująco dużo, a nie liczyłam na jakieś fajerwerki. Nie wiem, może te frezje też wyjdą, tylko potrzebują więcej czasu, to się okaże dopiero. No a tutaj część druga rozsad, niestety marnie to wygląda na tę chwilę, ale zobaczymy, może coś jeszcze z tego wyjdzie. W sensie wyjdzie na pewno, ale na przykład pomidory to widziałam, że ludzie mają już takie wielkie, a u mnie takie małe. No ale może też muszę je poprzesadzać. We will see, kurwa. To jeszcze podskoczymy. Tutti. Pokażę wam, co tu posadziłem. Tu w tym miejscu jest słonecznica. Przykryta trochę. I tutaj... O, tak, proszę bardzo. Tu są miecze. Widzicie je? Trzy wyszły. Raz, dwa, trzy. I tu w tym miejscu też są miecze. Tam jest karton też do kartonu, a tam od stróżkę posadziłam. Bo myślałam, że już nie ma tam mieczy, a jednak tam są. I tam potem jest rząd ostróżek. Wysiany orlik. I coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. Tutaj jest orlik z rozsadnika. I chyba... Dówka? Nie wiem. I tu jeszcze łubin, pasek łubinu. Część wysadziłam, a część jeszcze jest w tych doniczkach. Widzę, że muszę podlać. Dzisiaj jest duszno w ogóle. Może będzie padać. No i tu jeszcze dosiałam cynie i mieszanki kwiatów. Tam kosmosy. A tam
ktoś sieje. Co siejesz? Koper. Koper. Sieje je. A w ogródku jeszcze posiałam słoneczniki i posiałam kwiaty jadalne. Tu widać, że trochę zmarzła nam morela, ale nie nakrywaliśmy jej niczym ani nic. No więc takie życie. A to tu, ty coś tu siałaś? Tu nie. To chwasty wszystko? Tak. Chwasty, chwasty, no. No a tutaj ten łabałbał pod tym, ale nie pokazujemy wam efektów. Pod wiadrem, no oglądaliśmy się. Haha. Chciałbyś coś powiedzieć? Nie. Weź to zgaś, bo też nie masz siły mówić. Idę, no bo ja bym poszła spać najchętniej. Idę wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Ktoś pytał o murarki, to nie ma ich tu, nie wiem gdzie są. I jeszcze tu wam pokażę, bo tutaj po drugiej stronie to jest ten różanecznik, który jest do wyczepania, bo widzicie jak wygląda. Myśleliśmy, że coś jeszcze z niego będzie z moimi rodzicami, ale już raczej nie sądzę. O, tutaj jeszcze posadziłam też z rozsady. Tu jest ostróżka i chyba zatrwian, ale nie jestem pewna. Pod płotem Kobe, wiem, że to już za późno, ale miałam nasiona i tak stwierdziłyśmy z mamą, że a co tam? Tutaj jest posiana łąka kwietna, taki mały pasek, bo jej nie było dużo i obok są kwiaty, które mogą być w płócieniu. Zobaczymy, jak im tu będzie przy tych choinkach, czy w ogóle będzie jakoś. No i tu jest ta serduszka, którą wtedy kupiłam, ale też widać, że jest, że przymarzła trochę. Tak jej się liście skręciły. No, ale na pewno nic sobie rosło. I tu jeszcze rzut okiem na zewnętrzną część szklarni. No nie wygląda to źle z daleka, wygląda całkiem spoko, z bliska też jest ok. A jeszcze teraz jak wam tu pokazuję, to mi się przypomniało, że mamy tutaj, ja mam taką huśtawkę, wiecie, taką na tym, o, ten kosz jajo. Słuchajcie, ona mi się zepsuła, ona miała takie jak linka do prania, coś takiego, była takim czymś obwinięta i to się całe pokruszyło. I ja wymyśliłam, że wezmę takimi taśmami ją oplotę, co widzicie zupełnie nie zdało egzaminu, bo wszystkie się posuwały tutaj na sam spód. Czy wy kiedyś odnawialiście takie huśtawki? I czy w ogóle jest sens to odnawiać? I jak to przepleść? Czym to przepleść po prostu, bo nie wiem, mam ten problem, że jest to dosyć trudne. Może myślałam, że może coś z włóczki, ale to wtedy by potrzeba było dużo włóczki, bardzo. I chyba byłoby to nieopłacalne. No ale nie wiem, może wy macie jakiś pomysł i mnie tutaj poratujecie. Zakończenie nagrywaliśmy wczoraj, ale uznaliśmy, że to gramy jeszcze trochę, bo tak w sumie mało było tej szklarni w filmie o szklarni. Także chcieliśmy pokazać. Widać tutaj wnętrze. Szklarnia jest zakotwiczona tymi haczykami, które były w zestawie. Nie wiem, jak one miały być według nich, bo instrukcja już tego nie obejmowała. Chyba tutaj je się przykręcało i tam zahaczało, no nieważne. Ja miałam wrażenie, że ta instrukcja niczego nie obejmowała. Obejmowała niektóre rzeczy trochę później niż powinna, a inne wcale. Termometr już odpadł przez noc, teraz leży tam. Teraz a jest... jak to się stało, że on leży tam, a nie tam już? No bo tu leżał w dwóch kawałkach. Aha, go już typu... go poskładałeś, okej. Okay. Tak. Okienko się otwiera, tak? Dzisiaj miał powstać blat roboczy, żeby już wynieść rozsady, ale nie powstał, bo piła poleżała 2 miesiące, ta Ryobi na baterię i przestała działać, bo tak o. Powiedz jeszcze, jak ten blat ma być, to ma być taka L-ka, nie? Że tu stąd. No to pokażę, tu jak skończy. Ma prowadzić tam. Pokaż tą płytę OSB brzydką. Dobra, już. To się wróci teraz. Ta brzydka płyta będzie tutaj. Na 60 cm, bo tyle tutaj jest. I tutaj będzie taka węższa. I będzie drugie piętro na tej wysokości, co ta listwa.
to już będzie z tych samych desek, o tych, o, bo jutro je zakupię i będą tam takie, powiedzmy, przerwy między nimi. No, i to żeby tyle. Żeby mogła tam skapywać woda i była jakaś wentylacja i w ogóle i tak. I sąsiad się włączył. Wam jeszcze pokażę nasz straganik zioła. Adrian wyniósł dzisiaj i się pasą. Tutaj dostaliśmy jeszcze tymianek, już kwitnie, zresztą się kwiatki otworzyły, ale nie mam do niego doniczki takiej jak ta, musimy kupić jeszcze w pewnym skandynawskim sklepie. My tymianku chyba nie mamy, a nie mamy chyba tu, to chyba jest tymianek. A może nie? To chyba jest majeranek. Czekajcie, a to jak pachnie? Nie, to może być to samo. A może i nie? Nie wiem. Nie, to chyba nie jest to samo. A może jest? No nieważne. Tu jeszcze jest... Tu jest bazylia, ale wyrosła na maksa. A tutaj jest melisa. Muszę kupić jeszcze jedną doniczkę. Taką dużą. Do mięty. A z melisą to w ogóle wyszło tak, że obejrzałam film u Marty Drewnowskiej na kanale i pewnie gdzieś wam tutaj podlinkujemy. I ona robiła herbatkę z melisy i ja sobie tak pomyślałam, że ja też chcę z takiej świeżej pić, a nie z takiej suszonej, więc tak, to dzięki Marcie. No i tak się prezentuje ten domek. Domek. Tu jeszcze są te, co wsadziłam, groszki pachnące. Nie wiem, czy coś z nich będzie, bo no były te mrozy, nie? Także liczę na to, że może jednak nic im się nie stało i jakoś tutaj będą się pieły w górę. Widzę, że tu już siano je przejęło. Jest jeden tu, a drugi z drugiej strony. Tutaj jest chyćka. Zobaczcie, jak ładnie rośnie. Jakieś wreszcie liściaste wśród tych choinek. A oprócz tego jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj mamy takie miejsce od płotu do tarasu. I tu na razie mamy trawę, bo jej nie ścinamy. Tam zresztą też jej nie ścinamy. I się zastanawiam, czy coś tu sadzić, czy nie. Tu jest takie miejsce, wiecie, że trawa niekoniecznie rośnie. Tu bardziej chwasty rosną. No ale zobaczymy. Mama moja mówi, że może konwalie gdzieś tutaj, tu, może wzdłuż jeszcze i tu, i tu, i tu, i tu będą rosły. Ale trochę się tych konwali boję, bo one są takie mocno ekspansywne, więc chyba jednak daruję. No i dzisiaj trzeba wszystko podlać, bo zrobiło się ciepło. No i już ostatnia rzecz, którą wam chcę powiedzieć dzisiaj, to Adrian tutaj postanowił wykiełkować niektóre nasiona. Fasole, cukinie, dynie. Kukurydzę chyba, ale to dopiero zrobił wczoraj, więc na pewno jeszcze nic się tam nie dzieje, także nawet tego nie dotykam. Zakończenie. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Dzięki, pa.